Ola, ola, ola! Cześć, ja Oliwka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj ten jest moja kuzynka Marta. Hejka. I dzisiaj będzie finał trzech kredek challenge. Na moim kanale już pojawiały się właśnie filmiki z tej serii. Tak, już były dwie części. Tak, więc zapraszamy serdecznie na nie, jeżeli nie oglądaliście. A podobno oglądaliście i chcecie sobie przypomnieć, no to zapraszamy. No i w jednym odcinku, w pierwszym wygrała Marta, w drugim wygrałam ja. Więc mamy taki w sumie remis. Więc dzisiaj poznamy zwycięzcę tego całego, tej naszej takiej całej zabawy, no bo dzisiaj właśnie jest finał. No właśnie, i jaka nagroda jest dla zwycięzcy? Przygotowaliśmy sobie taki dyplom. Tak, się prezentuje z trzema kredkami. Tak, i tu jest napisane, że dyplom dla, no tutaj jest kropki, taka, bo jeszcze nie wiem. Tak, za zwycięstwo w trzech kredkach challenge. No. Oczywiście komisją będzie mój brat Dominik, który jak też w poprzednich odcinkach teraz się bawi, bo by się tutaj zanudził. Więc co, zaczynamy. Przez to, że to jest finał, zasady są lekko inne. Ogólnie no, ta zasada, że losujemy na trzy kredki i chowamy za siebie i tak dalej, jest taka sama. Tak. Jedynie dodajemy sobie linijkę, żeby czasem sobie można tam wspomagać. Dopracować jakieś tak. Ale też wiadomo, że nie możemy jej przez cały czas używać, tylko tam czasem sobie coś dopracować. No więc to jest taka mała zmiana. I właśnie. Zmienił nam się również czas, ponieważ postanowiliśmy, żeby jak to jest finał, to żeby dopracować te nasze rysunki, były takie lepsze i dokładniejsze, no to mamy aż 10 minut. Tak, no bo też w pierwszej edycji było 5, w drugiej były 3 i chcieliśmy zrobić minutę, ale... To byłoby za hardkorowo, więc postanowiliśmy zrobić zrobimy, jeszcze więcej. Tak, zupełnie odwrotnie, żebyśmy zamiast zrobić jakieś, nie wiem, dwóch kresek tylko, to po prostu będą to przepiękne, mam nadzieję, że przepiękne rysunki, bo będziemy mieli aż 10 minut. Więc to jeżeli chodzi o zmiany, a jest tylko jedna runda, a nie 3. Więc zaczynamy losowanie kredek i pierwsza będzie Marta, zamknij oczy. Jeśli losujesz 3, ale to chyba wiadomo, czekaj. Dobra, losuj. I schowaj za siebie. Dobra. Jeszcze nie będzie. Okej, schowaj za siebie. No, żebyś nie widziała. I teraz otwórz oczy. I tylko nie patrz, jakie kredki brakują, bo się domyślisz, że jakie masz. No teraz ja zamykam oczy i... Dobra. Dobra. Okej. 3 to są, nie? Chyba tak. Nie. Dobra. Okej. Okay. Teraz, tak. Super. Na 10 minut. I czas start. Ojejku. Jezu, ale tragiczne kredki mam. Ale już co, teraz mi się nasunęło to niebo nocą, bo ja mam te same kredki. Ej, bez kitu. Ej, to ja może to zrobię. Jeśli nie wiedzieliście, o co chodzi, to po prostu... Tak, bo to niebo nocą, niebo nocą było w pierwszym odcinku po prostu. I miałam chyba identyczne kredki. Ej, to się tak nasuwa, patrz, 10 minut, idealnie. 10 minut. Wcześniej to robiłam takie szybko. Szczerze, nie mam takiego pomysłu, chociaż coś mi nachodzi do głowy, ale... Bo wcześniej miałam tylko 5 minut, nie? A teraz jak mam 10, to idealnie. Dobra. To na tyle czasu, dobra, odsunę te kredki. Coś się boję, że ja... Czyli ty masz brązowy, pomarańczowy i zielony, a ja czarny, niebieski i ten. Dobra, mamy dużo minut, a ja może to zrobię. Sama nie wiem. I nic innego mi nie nachodzi. Robimy. Ej, naprawdę, mi nic innego nie przychodzi. Ja muszę po prostu skopiować moje rysunek z pierwszej części. Ej, no bo to takie idealne kolory, nie? No, bo wcześniej właśnie też miałam te same kolory. Wtedy tylko robiłam tak mega szybko, bo miałam tylko te 5 minut, nie? I właśnie wtedy to nie było takie idealne, a teraz idealnie, nie? Więc zobaczymy. Ciekawe, czy Dominik się skapnie. No, chyba się skapnie, nie? Bo on pamięta. A ty co robisz? Ja... Robię coś, co mi przyszło... Jest już tylko 8 minut. Co? Jezu. Dobra, no. Niby tak długo, a no, jednak nie. Mało. Dobra, no. Mów. No, jakby zrobiłam to, co mi przyszło jako pierwsze do głowy. Czyli nie wiem, czy to... W sensie, bo jeszcze nigdy tego nie robiliśmy. Na pewno, bo chciałabym zrobić takie coś, że po prostu na samym dole będzie ziemia. Później do góry będzie trawa i z tego jakby będą wystawać marchewki. Ej, ale to jest dobre! No. Możesz ciemniejszym zrobić jako tak, korzenie. Właśnie, no. No. Tak, przycisnąć bardziej. Ej, ale to jest ciekawy pomysł. Tak. No. Taki... No. Dobra. Robimy. Teraz muszę zrobić księżyc tylko, żeby nie wyszedł jak palec. Pamiętam. Ostatnio wyszedł jak taki palec. Dominik tak powiedział. Właśnie, bo my teraz będziemy pewnie dużo wspominać z tych poprzednich odcinków, więc jak naprawdę nie oglądaliście, to obejrzyjcie.
No żałujcie, że nie obejrzeliście. To musicie obejrzeć, bo naprawdę, teraz będziemy pewnie dużo wspominać, nie? Dobra. Okej. Okay. Nie pamiętam, jaki miałam wcześniej plan. Jakoby jeszcze gwiazdy myślałam. O nie, ja się drzewo. Jest mi tu 7. I prawie połowa czasu za nami, a my jesteśmy, no w sumie nie wiem, w jakim stanie. Takim trochę nie najlepszym, ale no właśnie. No te 5 minut pamiętam, że przy tamtym odcinku właśnie nam w miarę starczyło, nie? A teraz mamy 2 razy więcej niż w tym pierwszym, więc powinno nam starczyć. Takie drzewo. Szczerze. Zdarza się. Lepiej, żeby się nie złamało, jak w drugim odcinku. No, pamiętam. To była ta żółta kredka. Znów najechałam na ten księżyc. Tam będzie wyjść jakiś inny tej paznokie. Ogólnie taka trochę mała awaria, ponieważ Macie się złamała kredka, jeszcze musiałyśmy brać o szczytko. Ale zatrzymaliśmy czas, więc spokojnie. Tak, ale to włączyłyśmy, nie? Jakby nic się takiego nie działo podczas tego. Po prostu musieliśmy na chwilę zatrzymać, tam taka sytuacja awaryjna, nie? Żeby nie leciał czas, nie? Dobra, właśnie bo ja nie wiem. Boże, jeszcze 5 minut! Co?! No dobra, ponad 5. Ej, ale jest... Ale to jest strasznie mało. Jest, jak na kawka nie wygląda. Będzie jak jakiś jadko. To jest finał, ja rozumiem. Nie zawsze, nie zawsze będzie prosto. Nie zawsze, nie. No, to jest finał. To jednak nie jest tak super, jak sobie wyobrażałam. Ja muszę się mega śpieszyć. Dobra, szybko robimy. I muszę fioletowy użyć, żeby nie było. Bo to robiłam tak mocno niebieskie na początku. I tak wszystko robiłam, więc muszę to napisać. Szczęście nie muszę. No, zaliczyło ci się przynajmniej to zadanie. Tak. Że wykorzystałaś wszystkie. Ja muszę się trochę śpieszyć. Mamy 4, o matko. Prawie, a ponad 4. No. Ale tak siak to jest mało. Ej, to jednak tak czy siak, nie wiem ile musiałoby być minut, żebyśmy się tak super wyrobiły. Tak. To jednak te 10 minut, znaczy wydaje mi się, że tak siak pewnie skończymy przed czasem, ale po prostu my się za bardzo stresujemy. Mhm. I my myślimy, że to jest mało. Przecież, zobacz Marta, tu są 4 nawet, prawie, no ponad 4 minuty, a my mieliśmy o wiele, a my... Tak, a my mieliśmy mniej w tej drugiej edycji. I też jakoś się wyrabiałyśmy, no właśnie. Ale mamy jeszcze więcej, no i wiesz. A już mamy prawie skończone. Ej, po raz pierwszy chyba się nie wyrobię. Albo prawie się nie wyrobię. Bo zawsze... Ja się nie wyrabiam. Bo ty zawsze się nie wyrabiałaś, a ja właśnie zawsze się wyrabiałam. Ty zawsze często pomagałam, nie? To w ogóle nie wygląda jak gwiazdy. Muszę się odwdzięczyć. No... Chyba nie robimy tych gwiazd, bo to bez sensu. I teraz... Nie, to będzie taka zuża polarna. No tak. Mam tutaj takie... A, tam nikt nie zauważy. Zaraz tutaj wszystko poprawię i będzie git. Żeby kolejna kreska się złamała. Nie! Nie gadaj, to siada. Nie, no nie będę już jakoś mogła dużo używać tego. Dobra, ile to zostało? Jezu, 3 minuty! Nie. Nie. Jezu, ej, bo, wydaje mi się, że pierwszy dysunek z pierwszej edycji wygląda ładnie. Jeszcze jeszcze tutaj już... Nie, nie, ej, no ale dosłownie. Ten, ja myślałam, że teraz... Jak zrobię tą podróbę z pierwszej edycji, to będzie takie ładne, bo mam dużo czasu, ale... Okazuje się, że jest mniej. Ale, patrz, bo ty, wydaje ci się, że to jest brzydkie, ale zobacz na moje. Moje też jest brzydkie. Nie, przynajmniej tu widać, że to jest Zosia. No, marchewki, Dominik, moja siostra Dominika by powiedziała, że to są że to są marchewki. Dech i wydech. Dech i wydech. To nigdy nie pomaga. No, dosłownie mi to nigdy nie pomaga. Przecież tak, że zrobimy taki wydech. Ej, no, ale no, to my tak. Przecież my całe życie oddychamy. A takie głębokie, nie? Wdechy i wydechy. Ej, zawsze jak właśnie się stresuję, to wiesz, to jest taka rada, żeby oddychać tak wiesz. Ale to mi nigdy nie pomagało. Nie też, bez kitu. Jak jeszcze tutaj pogoczyłam. 1,5 minuty, my już widzieliśmy kocie, ale ty nie możesz robić nieba, nie? Więc to jest usprawiedliwione, nie? Po prostu będzie białe niebo. Jako czemu mamy tak dobrze tylko... Jako się tutaj trzeba. Się tu... No nie, teraz pogorszyłam zupełnie. Jezu, nie cała minuta. Jak się Dominik uciekł, że to jest paznokie, to po prostu... Ej, no to... Nie, to wygląda jak C. Takie... No! Tak on to powie, to ja po prostu ja mam pecha do księżycy. Dobra, ulepszamy, tylko ulepszamy. Nie,
A nie, to jest jeszcze gorsze niż tej pierwszej. No to nie wyglądają jak finałowe rysunki. Tylko na jakieś pierwsze rundy. Tylko jeszcze nigdy w życiu nie rysowałam korzeni. Serio? I zostało ci 20! Jakie leci łódzkie korzenie. No, to tam trzeba uważać. Dobra, ale mój też nie jest najlepszy. No. Ej, ja myślałam, że tak zawsze, że to wyjdzie tak ładnie, te nasze rysunki. Cztery. To nie pogorszyło co. No nie, ty. Sorry. Bardzo zrealizowała. Zrealizowała pomarańczowe, pomarańczowe obłoczki. Marzyskowa zorza polarna. Nie no, dobra. Tego, jestem dumna z tych korzeni, tak szczerze. Dobra, okej, okay, to pokazujemy. Oto moje pole marchewkowe. Ta kreska, nie wiem czy widać w kamerze, jest tragiczna i totalnie mi nie wyszła. Ty to zrobiłaś na ostatnim filtrze, to wygląda jak zorza polarna marchewkowa. No, bez kitu. No, tu są takie mini korzenie, nie wiem czy widać. O, takie mega na marchewki, no, 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 brzydkie wiem, ale tak. No dobrze. To jest, ja zrobiłam. Zrobiłam podróbę. Mojego pierwszego, nie pierwszego, chyba finałowego rysunku w pierwszej jej części, nie? Mhm. Pierwszej edycji. No i ja myślałam, że teraz będę miała 10 minut, to będzie o wiele lepsze, bo ogólnie ten rysunek, no, potrzebuje dużo pracy. Mhm. Bo ja sama to wiedziałam, jak robiąc to w pierwszej edycji. I teraz jak patrzę, no takie kredki, no tyle czasu, to zrobię super. Takie drzewko, to miało być te fioletowe, to miało być gwiazdy, ale znaczy obrysowanie gwiazd, ale jakby no, wyszło koszmarnie, dlatego zamazałam je i wyszło coś takiego. Więc chyba wyszło gorzej. Więc co? Wołamy Dominika, żeby ocenił nasze tragiczne rysunki. Żebyśmy się dowiedzieli, kto wygra to cały nasz taki ogromny pojedynek. Tak. Jest już z nami Dominik i teraz tak, zastanów się, ale nam nie mów, tylko dopiero napiszesz imię na dyplomie. To jest, no mogę powiedzieć, dobra. Podróba mojego rysunku z pierwszej edycji. To był palec. O ja wiem! Ja wiem! Dobra. Dobra, już wybrałam. Więc my, czekając na Dominika, tak? Tak. My sobie troszeczkę możemy powspominać nasze chwile z tego całego jakby... Tak, innych odcinków, tak. Więc zapraszamy was na wspominki. O matko. Co? Bardzo jakby to znowu. No też tak mi się wydaje. Jakby zostało ci 20 sekund. O matko. Dobra. To wygrane, to wyliczamy. A można już zaczynać, nie? Dobra. A w sumie, ja mam pomysł, to może zrobić. O, to będzie mega. Ja mam taki pomysł. Nie wiem, czy się wyrobią. Nie, jak, tak. Jak poczekaj. To wygląda jak ręka z paznokciem. Ej, no trochę. Tak. Drużyna kwiatków, czyli Marta. Jej! Gratulacje! Matko, minuta. Co? Złamała ci się kredka? Trochę tak. To zostało czasu? Po minuty masz... Dobra, czekaj, pomogę ci. Który kolor? Fioletowe płatki. Dobra. No czekaj. Rysuj tak. My robimy to samo. Jej, wygrałam! Brawo! Zwycięzcą pierwszej w trzeciej edycji kredek... Wszystkich edycji kredek challenge po tylu miesiącach czekania wygrywa! Ale naprawdę to będzie zależało, kto wygra. Może kiedyś jeszcze będzie szansa na wygranie dla kogoś. Dominik! Wygrywa Oliwka! Brawo! Super, dziękuję. No więc zwycięzcą jest Oliwka. Wielkie gratulacje. Dziękuję. I zdobywa ona dyplom trzykrotnie. Tak. A tobie też gratuluję. Dziękuję. No więc co? Chodź do mnie tutaj jeszcze. Więc kończymy, no, tą serię. Tak. Może kiedyś ją wznowimy, ale pewnie już może zupełnie jakiejś innej odsłonie. Mhm. Ale no, na jakiś czas na pewno pożegnamy tą serię. Mam nadzieję, że oglądając te wszystkie odcinki, mieliście takie same emocje, takie napięcie jak my, że z bardzo takim fajnym zadowoleniem to oglądaliście. Mhm. My się, nagrywając te filmiki, bardzo dobrze się bawiłyśmy. Tak. Bardzo dobrze. Dominik się w ogóle nie wiem, czy mu śmieje.
było dużo też śmiesznych momentów. I ogólnie była to świetna zabawa. A to nikt nie wie, Dominik dostał głupawki. No, klejkę. Więc jeżeli wam się spodobał, możecie stawić łapki w górę, a także możecie zasubskrybować mój kanał tam na dole i wcisnąć dzwoneczek. Do zobaczenia, pa!